Adam Zwoliński pełni funkcję architekta miejskiego od sierpnia ubiegłego roku. W ostatnim czasie przeprowadzał analizy dotyczące potencjału obszaru, na jakim znajduje się Podczale. Do tej pory udało się sprawdzić stan infrastruktury technicznej obszaru oraz jak mógłby on zostać podłączony do układów komunikacyjnych. Również sprawdzanie takich symulowania różnego rodzaju potencjałów wielkościowych, powierzchniowych, jeżeli chodzi o obszar. I niezależnie od tego, z takich działań bardzo konkretnych, to znaczy przeprowadziliśmy tam delimitację stanowisk archeologicznych na tym obszarze, ponieważ ta sprawa nie była do końca jasna. W tej chwili już przy współpracy z konserwatorem zabytków ustaliliśmy te zagadnienia. Kolejnym ważnym krokiem było zlecenie badań geologicznych i zanieczyszczeń ziemi na tym obszarze. To pozwoli też określić, w jakim stanie ten obszar jest. No, wszyscy go znają, jest to stare lotnisko, natomiast co kryje się w tym lotnisku, nie do końca jest wiadomo. Ta historia wynikająca z dokumentów jest dość mglista, ponieważ po tym 92 roku wiele nie wiemy na temat tego obszaru. Dlatego też te działania związane z badaniami, które są w tej chwili już zlecone, ja myślę, że one będą tuż na przełomie marca i kwietnia już w rezultaty tych badań i wyniki. Podczas pierwszego spotkania zespołu do spraw rozwoju Podczela architekt miejski przedstawił swoją prezentację dotyczącą tego obszaru. Tematem tego spotkania była przede wszystkim omówienie potencjału tego obszaru i to udało się osiągnąć, to znaczy omówiliśmy to Podczele pod kątem, przedstawiłem tutaj zespołowi dane dotyczące stanu infrastruktury, które udało mi się tutaj z wywiadu zewnętrznego pozyskać, o tym, na jakim jesteśmy etapie działań. No i drugim ważnym elementem, o którym sobie rozmawialiśmy, to był harmonogram działań tego zespołu. Jak mówi Adam Zwoliński, Podczele to charakterystyczny obszar, bo składa się z dwóch części. Jedną stanowi obszar po dawnym lotnisku, drugi to funkcjonujące osiedle. O ile dla tego niezagospodarowanego terenu będzie trzeba w zasadzie wszcząć procedury sporządzenia planu miejscowego, jak również być może zmiany studium pod tym kątem, no to w przypadku tego obszaru istniejącego, zabudowanego, no mamy tutaj już do czynienia z ewentualnymi zmianami istniejącego planu. Natomiast jakby pod pracę zespołu i całego eksperckiego poddany jest cały obszar. Za miesiąc kolejne spotkanie zespołu do spraw rozwoju Podczela, na którym mają zapaść konkretne decyzje co do określenia możliwych kierunków dalszego działania. Ponieważ na pierwszym spotkaniu przesłany do dyskusji członków zespołu harmonogram działania, przede wszystkim ten plan, który przyjęliśmy cały działania, no i ten potencjał zespołu. W związku z tym teraz ten miesiąc mają członkowie zespołu taki moment na przemyślenie sprawy, zastanowienie się nad tym i skomentowanie przede wszystkim harmonogramu pod kątem, czy jest wykonalny i tak dalej. Całą rozmowę z architektem miejskim nadamy dzisiaj w bloku programów po wydarzeniach dnia.